Kończymy rozgrywki meczem o medal brązowy. Mistrza Polski już znamy. GKS Katowice wicemistrzem Replas Dunia Oświęcim, a dziś rozstrzygną się losy najniższego stopnia podium na Jastorze. Dziś jedni i drudzy już nie mają marginesu błędu. Dziś jedni i drudzy muszą zagrać na maksimum swoich możliwości, by w tym sezonie sięgnąć się po trofeum. Bartosz Kaczmarek, Krzysztof Kozłowski to arbitrzy dzisiejszego meczu. Biało-zielono-czarnych strojach na czarno. Dyszanie. O tą trzecią lokatę. Jest okazja. Raz gols! Świetnie broni Fucik. Strzębianie zwiększyli swoje szanse, ale Biro przejął krążek na chwatal. Jeszcze odbicie. I minimalnie nad poprzeczką. A i teraz błąd i cichy przed szansą na chwatal. Na takie pomyłki trzeba liczyć. To wyprowadzanie krążka było nieudane, teraz jeszcze widzieliśmy sytuację Strażyńskiego, teraz właśnie najazd Cichego. Nalewajka, wystawił krążek, nieźle! Ale Chorzelski trafił prosto w Tomasa Fucik. Nalewajka, znowu wystawiony krążek i tym razem trafiony obrońca, jeszcze dobitka, znowu zamieszanie. No więc możemy powiedzieć, że przerw właściwie nie mieliśmy ze strony publiczności, nawet z boksu Jastrzębian. Biro zostawił krążek Fiofanow i na chwatal. Rac, przebojem odwarcie do bramki. Byli bliżej Tomasa Fucika, można było szybciej dogrywać krążek, a tak Marzec ma swoją szansę i na chwatal. Jeziorski, nechwatal, jeszcze raz Jeziorski, bryk, no i nechwatal. Jeszcze szansa tyskiego zespołu, świetna okazja. Będzie, nawet się nie zbliżą, wydaje się, do tego poziomu. Sewczenko, Fucik. Gdzie jest krążek u Fucika? Witecki. A z przodu Marca. Dobre to podanie. Przy Marcu jest Bachalejsza. Marzec! Nechwatal. Zmarnowana. Kasperlik ustawił się na forehand i gol! Ależ to zrobił Martin Kasperlik. Wydawało się, że może uderzać tylko backhandem, a on obrócił się niemal w miejscu. Ustawił krążek na łopatce kija i huknął nie do obrony dla Tomasa Fucika. Idealnie w okienko zdarł pajęczynę tyskiej bramki. Jastrzębianie pod koniec tej drugiej tercji obejmują prowadzenie. Sam posiadaczy krążka Jeziorski może oddać ostatni strzał w tej tercji. Jeziorski zablokowany przez raz. Potyczka sezonu 2021-2022. Sezonu na pewno emocjonującego. Sezonu, w którym szansa przed Jastrzębianami. Okazja dobra. Fucik jednak blokuje. Protestują Tyszanie, że powinien być spalony, ale bramka, ale gol, ale kans! 2-0 dla JKH. Co wyprawiał Fucik w tej sytuacji? To chyba tylko w głowie tego bramkarza będzie siedziało, a Kalns popisał się sprytem, cwaniactwem. Zabrał krążek, no i wpakował go do tyskiej bramki. 2-0 Egils Kalns, no ten gol będzie fruwał po internecie. Żył za krążkiem, wydawało się straconym, ale wywalczył, a teraz Bizacki w odpowiedzi na chwatal. I przydarzyła mu się taka. Kasperlik doraca, raz do Kasperlika. Ale Smirnow zdążył ten strzał zablokować. Jeziorski do Gościńskiego, Gościński, Smirnow i tylko poprzeczka. No i udało się wyjście z tego obronną ręką Jastrzębianą. Racji, szansa przed JKH. Fucik broni ten strzał Dominika Pasia z najbliższej odległości. Zrehabilitował się Fucik przynajmniej w jakiejś części za ten błąd. Smirnow i nechwata. No i na koniec jeszcze mamy tutaj starcie Bachalejszy ze Starzyńskim. Pika.
Na Jastrzębianie przed szansą na gola numer 3, na gola na wagę brązowego medalu. Raz gals, jest gol, jest koniec, jest trzecie miejsce. JKH GKS Jastrzębie, przesądzamy, no oczywiście, że tak, 3 minuty 21 sekund, tego już Jastrzębianie stracić się nie powinni. Lewartowski ubiera się, ale Tyszanie grają cichy. I gol! I jest trafienie honorowe dla GKS-u. Tychy w osłabieniu, Tyszanie zmniejszają straty. Pięta przez Raca i nie ma gola numer 4. I koniec tego spotkania. Jastrzębianie się cieszą, Jastrzębianie świętują. Jastrzębianie brązowym medalistą Mistrzostw Polski po wygranej dziś nad GKS-em Tychy 3-1. Za chwilę oczywiście w Jastrzębiu ceremonia dekoracji. Jastrzębianie cieszą się ciut bardziej, choć wiadomo, że jedni i drudzy mierzyli tutaj wielki finał Mistrzostwa Świata Dywizji I-B hokeistów. No i Polacy przystąpią do tego z jednym celem, z awansem, a pod wodzą tego, który odbiera teraz medal Mistrzostw Polski, czyli Roberta Kalabera, selekcjoner naszej kadry, na co dzień trener JKH GKS Jastrzębie. My już Państwu dziękujemy, że Państwo towarzyszyli nam przez cały sezon. Brązowe medale JKH GKS Jastrzębie! I wszyscy poszło Jastrzębie!